No i witam serdecznie. Ja chyba coraz częściej będę musiał robić sobie tego typu filmy z odpowiadaniem komuś, bo tego zaczyna znowu roić się coraz więcej. A tym razem mamy sobie, jakby to ująć, o znowu, takiego jegomościa jak definicja życia. Tak? A, znowu ta turnowata weryfikacja. No już dajcie sobie spokój. I teraz tak. Zapamiętajcie sobie opis, bo będzie on istotny. No i dobra, co on takiego przewinął? Otóż postanowił mi odpowiedzieć. To jest mój komentarz, który jest pod tym TikTokiem, który jak widzicie jest stitchem do tego TikToka. Tak więc, żeby przywołać pełen kontekst, musimy sobie najpierw to obejrzeć. Tylko, że jest tutaj takie małe ale. Tutaj jest odpowiedź na komentarz spod TikToka, który niestety, ale został już usunięty. Naprawdę szkoda. Ale zobaczcie sobie, co my tutaj mamy. Mówi to facet obcięty na Rutkowskiego, wstawiający filmiki od głowy do popiersia. PS, dentysta się o ciebie pytał. Czyli mamy tutaj takie typowe obrażenie, bo wiecie, on coś prawdopodobnie niepochlebnego powiedział o grubych laskach. Tak? Gdzie tutaj nawet jest powiedziane body positive, grubi, gruby i tak dalej. No i laska, zamiast się odnieść, że ej, ty chyba troszeczkę przeginasz, nie sądzisz? To postanowiła go po prostu centralnie obrazić, wyjechać z chamstwem. Tak? Posłuchajcie sobie może jego odpowiedzi. To smutne, że pod TikTokiem, w którym No. powiedziałem, że grubsze kobiety wstawiają do internetu głównie zdjęcia twarzy i dekoltu, duża część komentarzy obraża mój wygląd. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Nie no, żartuję. Nie jest. Żeby ktoś mnie obraził, muszę go najpierw szanować. Poza... I to jest ciekawe podejście akurat. To jest akurat podejście z takim mega dystansem. To jest coś, czego obecnie mężczyznom brakuje. I mało tego, że jest to że jest to dyskredytowane na okrągło, nie? Ktoś zachowuje się męsko, stawia siebie na pierwszym miejscu, toksyczna męskość, tak? Pomimo tego, że w kontrze kobiety też idą w stronę tych preferencji. Czyli wiecie, laska, jakaś powiedzmy, nie wiem, dwudziestoparoletnia chce trzydziestoparoletniego mężczyznę, to jest jej preferencja. Ale idąc w drugą stronę, czyli że to trzydziestoparoletni facet chce dwudziestoparoletnią, tak? No to kryzys wieku średniego, jest zakompleksiony, niepewny siebie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także wiecie. Poza tym, droga Paulo, zdradzę No. ci sekret. Rok temu ważyłem 108 kilo, potem po pół roku ważyłem 80, teraz ważę 90. Ej, to ja mam w sumie nawet podobną historię, jeżeli mam być szczery. Tylko że u mnie to były widełki 102 i 78. Teraz obecnie jest chyba 86, więc powoli wracam do tego, co było wcześniej. I zamierzam to jeszcze sobie poprawić, bo jak już widziałem ten zarys kaloryferka, no to wicie, rozumicie, nie? Także. Wiesz dlaczego? Bo zacząłem ćwiczyć i przestałem wpierdalać. Aż mi się przypomniał pewien amerykański program, gdzie właśnie siedziały same kubitki i debatowały na temat tego, jak najlepiej schudnąć. Prowadzący powiedział po prostu: "Eat less and do more exercise." Wiecie, jaka była ich reakcja? Oburzenie. Jak on mógł coś takiego rzucić? No nie, no to jest przesada, to jest zbyt ciężkie. A w międzyczasie te pizgały o przywoływaniu jakiejś kosmicznej energii, o faszerowaniu się medykamentami. Tak. W dalszym ciągu jest promowany mit magicznej tableteczki na chudnięcie. Nie. Chcesz schudnąć?
musisz zużywać więcej energii niż ją dostarczać, czyli albo mniej żresz, albo więcej się ruszasz, albo jedno z drugim. I wystarczy tak naprawdę jakaś średnia aktywność fizyczna, żeby powiedzmy ten swój, tą przemianę materii zwiększyć o połowę. Dla przykładu, nie wiem, jeżeli w przypadku kalkulatora, w moim przypadku dajmy na to, nie, bo ja tam stosuję wzór Mifflina Sandgera, jakby co, to jeżeli ja bym się nie ruszał na takie podstawowe czynności typu podtrzymanie życia i tak dalej, zużywałbym 1800 kalorii, to jak dodaję sobie aktywność fizyczną, no to już jest około 2800 kalorii. I to jest zero kaloryczne, to znaczy, że od tego ani nie chudnę, ani nie tyję. Więc wystarczy sobie uciąć, tak powiedzmy, nie wiem, z 10-15% z tej właśnie puli, którą masz wyliczoną i się tego trzymać, dopóki nie zejdziesz z wagi. Jeżeli nie jesteś w stanie zejść, zmniejsz kaloryczność jeszcze bardziej, bo może po prostu jest wynik przestrzelony. Ale nie, musi być jakiś wątek, wiecie, że zodiaki, kosmiczna energia i takie tam inne gówna. Dlatego proponuję układ. No. Ja pójdę do dentysty, a ty ugryziesz ten temat inaczej i zamiast wylewać swoją frustrację w komentarzach, wylejesz trochę potu na siłowni. Potu. No i to jest akurat bardzo fajne. Czyli jak widzicie, śmieszkowanie sobie z tego, że ktoś go obraża, rzucenie propozycji, która wbrew pozorom będzie bardzo dobra dla tej Pauli, ale też właśnie okraszona takim śmieszkowaniem. W odpowiedzi na jej chamstwo. I teraz tak. Ja mogę tutaj zrozumieć to, że może być to odebrane jako chamstwo, no bo nie oszukujmy się. Jeżeli ktoś jest zbyt emocjonalny, no to odbierze to jako atak. I wcale mnie to jakoś mocno nie dziwi, tak? Ale jak ktoś nie ma głowy w czterech literach, ma dystans po prostu do tego wszystkiego, no to zauważy, że nie ma w tym tak naprawdę jakiegoś, wiecie, obrażania albo coś takiego. Tylko takie zdrowe podejście z dystansem, które tak w mainstreamie będzie dyskredytowane. Ale nasz bohater dzisiejszego odcinka postanowił na to odpowiedzieć. I posłuchajcie go. Do internetu głównie zdjęcia twarzy i dekoltu. Duża część komentarzy obraża mój wygląd. Wygląd jak wygląd, kolego. Przeciętny facet. Najgorsze jest to, że masz brzydki umysł i brzydkie serce. I każda kobieta w Polsce... A co do serca, to przepraszam bardzo, czy ty masz jego jakieś, nie wiem, zdjęcia? Prześwietlające jego bebechy, że widziałeś, że serce ma jakieś takie niezbyt ładne? No właśnie. Już to wie. Do internetu. No właśnie. I jaki był tutaj problem? Przypomnę. Jej chamstwo, jej odpowiedź z dystansem, która może być jako chamstwo odebrane. Więc załóżmy po prostu, że w oczach emocjonalnych osób jest to chamstwo. No to mamy sytuację chamstwo za chamstwo. Czy to jest oznaka, że tak to ujmę, brzydkiego umysłu, czyli z emocjonalnego na racjonalny, paskudnego charakteru? Niekoniecznie. Może to być oznaka tego, że na przykład nie daje sobie wejść na głowę. Co jest elementem tak zwanej silnej męskiej ramy. Więc tak naprawdę kobietki już tutaj wiedzą, że on sobie nie da wejść na głowę. I to jest akurat dobre podejście. Pomimo tego, że... Tutaj wiadomo, że on będzie tutaj jechany i tak dalej, a tutaj to podejście naszej definicji życia będzie tutaj oczywiście, wiecie, propsowane i tak dalej. I teraz tak. Zwraca uwagę na jego chamstwo, ale na chamstwo tej Pauli już nie zwrócił. Innymi słowy, postanowił bronić honoru biednych, uciśnionych milady. Takie zachowanie to jest właśnie białorycerzykowanie, co postanowiłem mu zasygnalizować. Wiesz, że białorycerzykowanie nie popłaca? No bo nie popłaca. Bycie nice guyem nie popłaca.
A właśnie białoryczy szykowanie to jest element bycia nice guyem. Polecam książkę No More Mr. Nice Guy. W wersji spolszczonej Niemiły facet, męskie spojrzenie na miłość, seks i związki. Jakby co. Roberta Glovera. To właśnie nice guy ma brzydki umysł. Tak, bo właśnie nice guy'e są podstępni, manipulują i właśnie próbują niezbyt uczciwie dostać się, osiągnąć swój cel, jaki jest po prostu dostęp do kuciapki. No i ja rzuciłem sobie ten komentarz, a nasz kochany bohater postanowił mi na to odpowiedzieć. Tak więc mamy już tutaj danie główne, tak więc zaczynajmy. Siema, dziękuję Ci za ten komentarz. Tak szybko Ci się nagram, bo za dużo pisania by było. Wybacz mój pośpiech, wpadłem na chatę, zaraz muszę z chaty. Po pierwsze, mówienie tutaj o jakimkolwiek pośpiechu nie ma tu absolutnie żadnego znaczenia. Chciałeś odpowiedzieć, to po prostu odpowiedziałeś, kiedy po prostu miałbyś czas i ochotę i tyle w temacie. Więc takie gadanie, wybacz, wybacz, to jest oznaka już uległości. Co już pokazuje, że wchodzisz bardziej w kobiecą energię, czyli właśnie w tą energię uległości. A biorąc pod uwagę jeszcze to białorycerzykowanie, to dałeś kolejny powód, żeby twierdzić, że na co dzień jesteś tym nice guy'em. Mówię, to są na razie podejrzenia, ale póki co udowadniasz, że są one uzasadnione. Wypadać, słuchaj. Cieszę się, że zrobiłeś research. Odrobiłeś lekcje. Od razu z grube rury, studencie, personalnie. Nie, nie personalnie. Publicznie, gościu. Jeżeli nie chciałbyś, żeby mówił do ciebie studencie, to po co umieszczałeś taką informację? Akurat ja należę do tego typu osób, które bardzo lubią nawiązywać do tego, co ludzie dawają w opisach. Swego czasu pewnego odklejeńca sobie wyjaśniałem odnośnie nagrania Michała Chmiela. Ja też wspomniałem, że jest tak niepewny swojej płciowości, że musi umieszczać to w bio. Że musi zaimki umieszczać, tak? Dlaczego? Bo te zaimki tam były. Tutaj też. Nie znam twojego imienia, więc postanowiłem po jakiejś cesze, którą postanowiłeś sam zasygnalizować, czyli bycie studentem. Easy. Brawo. Biało rycerzykowanie. Zaraz do tego wrócimy, bo tutaj patrzę, co tutaj żeś na skrobę. Bo zaraz w dalszej części sugerujesz, że ty wiesz coś, czego ja jeszcze nie wiem, prawda? I polecasz mi książkę, tak? Wyobraź sobie, że ja przeczytałem już tą książkę. Jakiś czas temu. To wróć do niej. Bo tak się składa, że takie działanie na bazie podstępów właśnie nie popłaca. I to jest między innymi w książce Glovera. Że właśnie miły facet jest podstępny. Przed tą książką i po tej książce przeczytałem mnóstwo innych książek. Wiedza książkowa, cenna sprawa. Już tutaj widzę podwaliny podbudowania autorytetu. Czy jakkolwiek tutaj będzie odniesienie się do sedna sprawy, czy będzie takie lawirowanie erystyką tylko i wyłącznie po to, żeby mnie dyskredytować, co by ludzie uznali, że on wygrał? Poznawanie światopoglądów innych ludzi. Rozszerzanie swojego światopoglądu. No. Brawo. Ale widzisz, ja mam 42 lata i uważam, że jest coś cenniejsze niż wiedza z książek i informacji. Oczywiście. Powołanie się na to, że się przeczytało więcej książek, powołanie się na wiek. I tutaj taka sugestia infantylizacji pod tytułem no, odrobiłeś lekcje i tak dalej. Wiecie, co się tak mocno kojarzy z dziećmi w szkole. Jeżeli myślisz, że ja takich rzeczy nie widzę, to jesteś w grubym błędzie. Bo ja mam tutaj podejrzenie, że tego Glovera jednak nie przeczytałeś, do czego przejdę za chwilkę, ale za to przeczytałeś sobie erystykę Artura Schopenhauera. Bo tak pięknie żonglujesz chwytami erystycznymi, że dawno chyba nie spotkałem kogoś, kto tak mocno właśnie nimi żongluje. Z książek, swoją wiedzę i swoją mądrość życiową przede wszystkim wyciągam z interakcji międzyludzkich, z interakcji z kobietami.
Tak, i dlatego na odpowiedź, która jest durnym śmieszkowaniem, gdzie wystarczy tylko takie podejście: oh no, anyway. No to postanowiłeś sobie najzwyczajniej w świecie gościa obrazić, mówiąc, że ma paskudny charakter. Ale to będzie w ogóle jeszcze inna ciekawostka. Bliskich przyjaźni, z takich szczerych, ziomalskich relacji z kobietami. I ty mówisz coś o doświadczeniu, o interakcji z kobietami. Czyli z tego, co przynajmniej wynika, to twoje relacje z kobietami to były same friendzone. To byłeś po prostu masowo friendzonowany. Uwaga, to też jest w treści zawartej właśnie w Niemiłym Facecie. Innymi słowy, albo nie przeczytałeś i po prostu wciskasz mi tu kit, albo przeczytałeś jak szkolną lekturę, czyli tak piąte przez dziesiąte, byleby mieć z głowy. Słabo. Jestem też prawie już w 20-letnim związku, kolego. Gdzieś mi... No i wiesz, bycie w związku, a bycie w związku to dwie różne kwestie, bo można być w związku 20 lat, można być w toksycznym związku 20 lat, a można być w udanym związku 20 lat. Wątpię, żebyś miał na przykład tak udany związek, jak ma na przykład Rollo Tomasi, który w przeciągu chyba 30-letniego stażu tak poważnie ze swoją kobietą pokłócił się tylko jeden raz. Wątpię, żebyś miał coś takiego. Nie wiem, jeżeli tak, to fajnie. Szapoba. Ale gadanie pod tytułem: no, ja wiem lepiej, bo jestem w 20-letnim związku, bo ja mam przyjaciółki i tak dalej, sugeruje, że po prostu zostałeś wybrany z braku lepszych opcji. Nie mówię, że tak jest, ale istnieje takie dosyć pokaźne ryzyko, i jeżeli takie coś wystąpiło, to najprawdopodobniej to o tym nie wiesz nawet. Bo faceci takich rzeczy nie potrafią zauważyć w porę. Dopiero wtedy, jak są kopnięci w dupę, to wtedy zauważają, że coś było nie halo. No ale cóż. Faceci są mistrzami w komplikowaniu sobie życia i tłumaczeniu, dlaczego to robią. Między byciem białym rycerzykiem, jak ty to nazywasz, a takim hamidłem bez kultury, kolesiem, którego tutaj bronisz i w którego właśnie obronie się wypowiadasz. Tak? Widzisz. Drogi kolego, ja w przeciwieństwie do ciebie zauważyłem, że to co ten gość tutaj powiedział, może być odebrane jako chamstwo w oczach osób silnie emocjonalnych. I sam fakt, że ty mówisz, że to jest hamidło, bo postanowił sobie zaśmieszkować z obrażania go, świadczy tylko o tym, że ty też jesteś dosyć mocno emocjonalny. Innymi słowy, dajesz kolejny dowód na to, że dominuje w tobie kobieca energia, a nie męska. Także bardzo, bardzo niepokojące sygnały tutaj dajesz. I widzisz, ja tutaj nie podchodzę w jakiś emocjonalny sposób, ja tutaj po prostu zauważam pewne rzeczy. Na bazie swoich doświadczeń, na bazie cudzych doświadczeń. Na podstawie osób, które niejednokrotnie doradzały mi, uwaga, skutecznie. Na bazie wiedzy, którą zdobywałem przez ostatnie 5 lat. Także widzisz, można dużo się dowiedzieć. Jest jeszcze ogromne miejsce, duża przestrzeń dla bycia normalnym, zwykłym. I żebyśmy się zrozumieli, to takie podejście, to takie klepnięcie siebie po klatce, kiedy mówi się o jakimś, o jakiejś typie osoby, w której wypowiada się w sposób pozytywny, to on tutaj już sugeruje, że ma na myśli siebie. Tak, ja jestem tym normalnym, tak? Nie zrobi typowo tak, tylko zrobi tak, to ja o sobie mówię. Nie? Chłopie, ty dałeś przed chwilą powód, że jesteś właśnie bliżej białorycerzyka niż pośrodku. Facetem szanującym kobiety, facetem, który nie boi się kobiet, nie boi się interakcji,
nie ma problemu z relacjami z kobietami. To pozwól, że ci powiem jedną rzecz. Człowiek inteligentny, zaradny, zabawny, nie musi tego sygnalizować na prawo i lewo, bo on to pokazuje w czynach. Tak? Ja nikomu ze swojego otoczenia nie zaznaczałem, że jestem jakiś turbo inteligentny. Niech sobie myślą po prostu, co chcą, mam to gdzieś, tak? Jeżeli twierdzą, że jestem zabawny, spoko. Jeżeli twierdzą, że nie jestem, trudno. Jakoś mnie to wisi, tak? Ale otaczam się ludźmi, którzy mnie inspirują, mimo wszystko. Więc czy by mnie uważali za osobę inteligentną, czy nie, tak długo jak mnie motywują, inspirują i tak dalej, tak będę się takich osób trzymać po prostu. Ale trochę odbiegłem od tematu. On twierdzi, że nie boi się kobiet, nie boi się interakcji z kobietami. Na siłę próbujesz siebie przekonać, a w zasadzie bardziej innych, bo sam w to nie wierzysz. I to ewidentnie widać. To jest taki typowy mechanizm. Jak jesteś pewny siebie, nie musisz tego ogłaszać na prawo i lewo. Jak jesteś inteligentny, nie ogłaszasz tego na prawo i lewo. A dlaczego? Bo to kurwa po tobie widać. Widać po tobie, że masz tę pewność siebie, że nie boisz się tej interakcji z kobietami itd., itd. Także no, sorry, ale tym oto fragmentem pokazujesz, że coś chyba jest na rzeczy. Ty widzisz wszystko czarno-białe. Biały rycerz albo taki ham jak on. Projekcja, moi drodzy. To się nazywa projekcja. Wciskanie coś, czego nigdy nie powiedziałem. Mało tego, ja nie bez kozery zaznaczam chociażby w kwestii własnych poglądów, że ja na przykład mam lewicowe poglądy, ale to, co odwala chociażby partia lewica, czy tam nowa lewica, to już jest srogie przegięcie. Tak więc akurat jestem ostatnią osobą, której można by było zarzucić polaryzację. Naprawdę, ostatnią. A wiecie, co to oznacza? Jeżeli mi próbuje wciskać coś, co nie jest akurat zgodne z moimi poglądami, oznacza to, że on próbuje przerzucić swoje poglądy na mnie. Dlatego mówię, że to jest projekcja. On robi projekcję własnych uprzedzeń na mnie. Także widzisz, ja szanuję kobiety bez względu na rasę. To jest właśnie gadka typowego nice guy'a. Ja szanuję kobiety. A wiesz? Próbując na siłę przekonać wszystkich dookoła, że ty szanujesz kobiety, ewidentnie widać, że jak przyjdzie co do czego, to okażesz im największy brak szacunku. Tak jest właśnie chociażby z białymi rycerzykami, a w dużej mierze jest z jeszcze gorszym stadium, czyli z feministami. Przypomnij sobie case Gargamela. Jak cisnął po tych wszystkich pick-up artists, jak angażował się, czy to aborcyjny Dream Team i tak dalej, i tak dalej. A okazał się największym przemocowcem polskiego YouTube'a. Nie? Dlatego ja mówię. Twarz miłego faceta to jest mroczna twarz. Ta prawdziwie mroczna. I wbrew pozorom to taki właśnie, no ironicznie rzecz ujmując, taki można by powiedzieć, że ktoś, kto jest uważany w mainstreamie za mizogina, szczerze okazuje szacunek, bo on nie chce, żeby laska świeciła dupskiem na Instagramie, żeby chodziła sama po klubie, żeby albo facet ją dorwał, albo żeby sama dupę wystawiała komuś. Nie chce, żeby była postrzegana jak zwykły szon. I to jest okazywanie szacunku kobiecie. Bez względu na wagę, bez względu na cokolwiek, na wygląd, nie oceniam w ten sposób ludzi. A tu mamy zwykły virtual signaling. Wiecie, oj, bo ja wszystkie kobiety szanuję, hashtag cnota, nie? Ten fragment jest kompletnie zbędny i niczego praktycznie nie wnosi. Zresztą, nie oszukujmy się, cała ta odpowiedź do tej pory niczego nie wnosi. Poza fałszywym zarzutem, że u mnie z polaryzacją poglądów. Oj, nie, nie. Ludzi, prawda? Pamiętaj, że to, co mówisz, no, to, co piszesz, świadczy o tobie, nie o mnie. To... Tak. Bronienie honoru milady, która wykazała się chamstwem
i w konsekwencji oberwała chamstwem. Bronisz jej. Tak? Tak więc mamy tutaj hipokryzję. Co napisałeś świadczy o tobie, bo mówisz, że biały rycerzykowanie nie popłaca. To są twoje doświadczenia. To są... Nie. To jest fakt. Hmm. Gdzie biały rycerzyk zazwyczaj kończy? We friendzone. Albo w więzieniu za gwałt. Albo za przemoc. Tak właśnie białe rycerzyki najczęściej kończą. Bo narasta w nich frustracja, że pomimo tego, że cały czas są mili, oni oczekują, że w końcu ta zbroja, powiedzmy, pęknie i oni będą mogli się wślizgnąć, będą mieli dostęp do sypialni z daną laską. Tylko nie mówią o tym nigdy wprost. Mają ukryte oczekiwania. To jest właśnie element bycia miłym facetem. I ty niby przeczytałeś niemiłego faceta? No właśnie, kurwa, widać. No właśnie widać, że tego nie zrobiłeś. Albo po prostu przeczytałeś, rzuciłeś w kąt i wywalando. Już nie przejmuję się tym. Twoje słowa na twój temat. Ja w przeciwieństwie do ciebie, mimo że taka poszarpana tutaj ta odpowiedź wydaje się emocjonalna, zanim tutaj przyszedłem do domu, przemyślałem sobie troszeczkę, co... Czekaj. Co było na początku? Odrobiłeś lekcję. Słuchaj, cieszę się, że zrobiłeś research. Czyli co to było? Wybacz mój pośpiech, wpadłem na chatę, zaraz muszę z chaty wypadać, słuchaj. Cieszę się, że zrobiłeś research. Nie czuł. Z grube rury, studencie, personalnie, brawo. No. Biało rycerzykowanie, zaraz do tego wrócimy, bo tutaj patrzę, co tutaj... Właśnie, bo tu patrzę, tak? Czyli tak jakbyś próbował sobie na bieżąco odpowiadać, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli przeczytałeś, postanowiłeś odpowiedzieć, no to wiem, że chociaż raz to przeczytałeś. No. Zdaje się emocjonalne. Zanim tutaj przyszedłem do domu, przemyślałem sobie troszeczkę, co chcę ci powiedzieć. Ja w przeciwieństwie do ciebie emocjonalnie... I widzicie, znowu projekcja. Czy wy widzicie u mnie jakiekolwiek ślady emocji teraz, jak odpowiadam? No raczej nie. Raczej mało prawdopodobne. Powiem tak. To, co tutaj się dzieje, to jest projekcja i służy po prostu dyskredytowaniu mojej osoby, żeby siebie uznać za zwycięzcę w oczach osób, które to oglądają. To jest typowa zagrywka, tak? Że ja niby odpowiadam emocjonalnie. Chłopie, ten komentarz był bardzo przemyślany. Stajesz w obronie milady, która wykazała się chamstwem, typowym chamstwem, tak? Na jej chamstwo nie zwrócisz uwagę, na jego już tak. Bronisz honoru milady, więc kto tutaj podchodzi? W ogóle sam fakt, że ty nazywasz to chamstwem, świadczy o tym, że podchodzisz do tego emocjonalnie. Sam fakt, że tutaj się też w dużej mierze plączesz, bo najpierw mówisz, że sobie tak wiesz na bieżąco, czytasz i tak dalej, już świadczy o tym, że troszeczkę tutaj rzeczy są niespójne. Ty mówisz, że przeczytałeś niemiłego faceta, a za chwilę wywalasz mi tutaj z przyjaźnią damsko-męską. No to tak nie działa. Mało tego, że zarzucasz mi jeszcze bezpodstawnie polaryzację, to znaczy, że ja patrzę zero-jedynkowo. Nie. Akurat jestem ostatnią osobą, która patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Są rzeczy, które są obiektywne, tak? Na przykład, jeżeli powiesz, że no, że 2 plus 2 niekoniecznie musi być równe 4 i tak dalej, no to już tutaj mamy problem i tutaj już trzeba twardo stać. Ale tutaj jeszcze ta projekcja, ej, że ja podchodzę emocjonalnie. Chłopie, nie bez kozery. Twoje zachowanie to było białe rycerzykowanie. Poleciłem ci właśnie książkę, która wywleka z ciebie ten syndrom miłego faceta. Więc było to jak najbardziej przemyślane. I jeszcze to ten dopisek, że to właśnie nice guy ma brzydki umysł, to jest tak naprawdę kwestia z początku tej książki nawet. Że jest podstępny, przebiegły. Także chłopie. Ty tutaj próbowałeś sobie poszejmingować, że ej, że odrobiłeś lekcję, infantylizując tak naprawdę, czy też
mówiąc bardziej z polskiej literatury, upupiając. A tu wychodzi na to, że niby przeczytałeś, ale gówno z tego wyciągnąłeś. I jeszcze próbujesz mi wciskać. Nie piszę takich komentarzy osobom na TikToku. Osobom, o których nie mam pojęcia, bo nie masz o mnie zielonego pojęcia. O, doprawdy? Głównie... Przeciętny facet. Najgorsze jest to, że masz brzydki umysł i brzydkie serce. Przecież ty tutaj go nie znasz. To jak ty możesz wiedzieć, że on ma brzydki umysł? Nie widziałeś chyba jego zdjęć, więc skąd ty możesz wiedzieć, że on ma brzydkie serce? No właśnie. Mało tego. Sami zarzucasz emocjonalną reakcję, sami zarzucasz polaryzację poglądową, gdzie ty nawet moich poglądów nie znasz głębiej. Ty zdajesz sobie z tego sprawę? No właśnie. Pozdrawiam mimo wszystko. No. A ja nie pozdrawiam. I teraz jestem ciekaw, co mi na to odpowiesz. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko, miłego wieczoru i bez odbioru.